Chodźmy zobaczyć, co dzieje się na stadionie, jak wygląda okres przygotowawczy, jeden z treningów tutaj u chłopaków i u sztabu. Także już niebawem zobaczymy, co w trawie pisze. W tym momencie jesteśmy na etapie, gdzie za około miesiąc będziemy rozpoczynać pierwszy mecz w Pucharze Polski, gdzie mierzyć będziemy się z Tarpanem Mrocza. Jesteśmy zadowoleni z losowania, na pewno będzie okazja sprawdzić się z zespołem z klasy okręgowej, który ma wysokie aspiracje, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe widowisko. Myślę, że dużym zaskoczeniem i niespodzianką dla wszystkich kibiców i sympatyków naszego klubu jest powołanie na stanowisko trenera bramkarzy Daniela Iwanowskiego, który przyszedł do nas po współpracy z pierwszoligową Wisłą Płock, a ówcześniej ekstraklasową. Także myślę, że nasi chłopacy w zespole, jako mówię tutaj o bramkarzach, są zadowoleni, bo treningi wyglądają i są prowadzone naprawdę na najwyższym poziomie, więc myślę, że i tutaj, jeżeli chodzi o pozycję bramkarzy w naszym zespole, też przygotowania idą zgodnie z planem i będą przygotowani jak najlepiej do nadchodzącego sezonu. Analiza ostatniego meczu ze Świtem Nowy Dwór. Także tutaj zauważ, jak lewa noga troszeczkę bardziej jeszcze do przodu, jest piłka w bocznym sektorze, czyli musi być przygotowany i do przecięcia, a też i do obrony, a zawsze zdążysz szybciej się odbudować do bramki. Raz łap sobie niepotrzebnie, tutaj przyjmuję sobie kolankiem czy czymś, żeby sobie, nie daj Boże, coś zrobić krzywdę albo zespołowi, tak? Tylko pewność, jakość. Tu za dużo siły włożyłeś przy tym wybiciu, dobre ustawienie, tylko bardziej w sektor boczny. Sektor boczny wybije tak, że tutaj będą mieli nasi obrońcy jeszcze więcej szans na odbudowę. Masz od razu przesunięcie jednego, przesunięcie drugiego, przesunięcie trzeciego i jeszcze masz do grania szóstkę, to będziemy chcieli jak najbardziej wykorzystać, bo mamy takich ludzi, że możemy z nimi grać i możemy się obawiać tego, czy to Klepa, czy to Donowa, tak, że z nimi można spokojnie grać na szóstkę, także tego się nie będziemy bać, ale to mówię, też jest proces taki, że to nie od razu. Myślę, że to już jest nasz czwarty mikrocyk, teraz zeszliśmy z obciążeń wytrzymałościowych i wchodzimy w siłę, moc, a też w szybkość reakcji, gdyż 2 marca już gramy pierwszy mecz pucharowy, także już przechodzimy na to szybkość reakcji, tak, i działania w bramce. Jestem bardzo mile zaskoczony pracą w Tuchowi, tak, chociaż słyszałem, pracując w Wiśle, że jakie tu są warunki, jaki tu jest sponsor, czy jaki prezes. Naprawdę, jako czwarty ligowy klub mamy wszystko, co nam potrzeba do pracy na tym poziomie, a też nawet na wyższym. Jaka jest praca na linii zarząd, sztab, bardzo dobry, bo codziennie się widzimy, codziennie analizujemy treningi, codziennie też mamy pytania, czy coś trzeba jeszcze dołożyć, czy sprawy sprzętowe, czy sprawy organizacyjne, także naprawdę bardzo dobrze się tutaj czuję. Myślę, że też tak zostałem odebrany przez zarząd, przez sztab, który tu zostałem. Oby tylko dalej i oczywiście w jednym celu, aby jak najwyżej grać w przyszłym sezonie. Sparingi przebiegają zgodnie z planem. Zespół z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień tak naprawdę wygląda coraz lepiej i to wszystko, ten okres przygotowawczy, który sztab jakby przeprowadza, idzie zgodnie z planem.
My też bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się na boiskach, czy to w sparingach, czy podczas treningu. Wspólnie analizujemy i na pewno staramy się, aby jeszcze dopieścić i doprecyzować wszystko to, aby wspólnie zacząć naprawdę mocno tą ligę i jeszcze uzyskać jak najlepszy rezultat, przede wszystkim punktowy, i utrzeć nosa zespołom na pewno z czołówki i powalczyć o jak najlepszą lokatę w lidze. My również jako klub i działacze tutaj prowadzimy rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami w naszym klubie. Na pewno kilka rozmów jest otwartych, między innymi mówimy tutaj o nawet sponsorze tytularnym klubu, co w historii nie miało nigdy miejsca. Pracy mamy naprawdę mnóstwo, ale musi się dziać. Na pewno wszyscy razem sumiennie pracujemy, aby dobrze i razem przepracować ten rok. Jak zawsze oczywiście bądźcie z nami na bieżąco, subskrybujcie, obserwujcie, udostępniajcie, no bo to oczywiście daje bodziec motywacji do dalszego działania, a my postaramy się tak działać, abyście i wy byli zadowoleni. Także do zobaczenia na sparingach i przede wszystkim do zobaczenia już 2 marca na stadionie w Mroczy, gdzie będziemy podejmować Tarpana, na pewno emocji będzie wiele. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Cześć! Chyba, że trener ma jakieś propozycje, o co zapytać? Kurde. Co trener będzie na kolację? Na kolację co będę jadł? Zobaczę, co jest w ogóle. Trener Daniel na pewno jakieś coś tam zaserwuje, coś dobrego, jakiegoś banana 100% ma w plecaku. Trener Daniel ostatnio robił eleganckie tortilki, to do dziś... Do dziś się odbijają. Kiedy mamy kolejny wyjazd, trenerze? Kiedy mamy kolejny wyjazd? No, odwołali nam. To też prawda. A tortilki obowiązują na meczach domowych, czy nie? I włoska pizza. Włoska pizza była dobra w tym wyjeździe. Można było się napić i najeść. Ale nie, w sklepie nie było tam przygotuję któregoś razu na mecz. Nie było. A że lubię pichcić? No to następnym razem wszyscy, nie, ci co udostępnią, tylko pojadą do trenera na kolację, do mieszkania. Ewentualnie mogę was do siebie zaprosić na coś. Ja już to nie wchodzę. Ja jeszcze muszę skorzystać.